Mama zawsze mówiła o tym, że wychowując się na Dębnika w Krakowie, Ojciec Święty w tym czasie mieszkał na Różanej, czyli o dwie ulice dalej, i chodził, to są czasy okupacji, chodził do Salezjanów w Krakowie na Krowoderską, obecną Krowoderską, i parafia świętego Stanisława Kostki. I tam młodzi ludzie, którzy jakby mogli jedynie się spotykać w tym kole żywego różańca, ale spotykali się w kościele, to znaczy. I mama tak wspominała, że zwróciła uwagę na, wówczas na, bo mama była z 21 roku, czyli rok młodsza od kardynała Wojtyły, czyli byli mniej więcej rówieśnikami. No i tak zwróciła uwagę na niego, mówi, że taki jakiś chłopiec, który budził jej zainteresowanie, tylko że za dużo się modlił. Widziała to jego, to jego nastawienie właśnie modlitywne bardzo. I zwracała uwagę, też wspominała o tym, że widziała, jak on szedł do Solwaju, do tego zakładu w tych chemicznych, gdzie pracował, i zwracała uwagę na to, że szedł w drewniakach i słychać było stuk tych drewniaków. Poszedł właśnie przez Barską na Krzemionki w Krakowie. To był 74 rok i ja się chętnie zgodziłem, ale ona dopiero w ostatnim dniu, jakby przed wyjazdem na kajaki, mówi mi: ale pamiętaj też, to będzie takie zaskoczenie, że na tych kajakach będzie kardynał krakowski Karol Wojtyła. I pamiętam, jechałem wtedy z takimi trochę mieszanymi uczuciami, bo nie wiedziałem, jak to będzie. To znaczy, żeby być razem na kajakach, razem z kardynałem, z metropolitą krakowskim, z kardynałem Wojtyłą. I formuła tych kajaków była mieszana, to znaczy myśmy byli w sumie 2 tygodnie. Pierwszy tydzień płynęliśmy, był spływ, każdego dnia zmieniając miejsce. Admirałem tym, który prowadził kajaki, był pan Wisłocki Mieczysław. Była też obecna Danuta Ciesielska razem z jej córką Marysią. Było nas niewiele osób w sumie, mówiąc szczerze, i dojechaliśmy na jezioro Rajgrodzkie na stacjonarne kajaki, które miały trwać 8 dni. I właśnie rano wtedy, w niedzielę, przyjechał z Krakowa kardynał Wojtyła. Pamiętam, że był 8 dni, dlatego że on przywiózł, pił wtedy wodę mineralną. Miał problemy z korzonkami czy nie wiem, z nerkami, i mówi, że ma 8 butelek. Codziennie musi wypić jedną butelkę tej wody mineralnej. I mówi, że tych butelek jest 8. Rzeczywiście od niedzieli do niedzieli był. I to pierwsze wrażenie, jak on przyjechał. I jeszcze był samochód z panem Muchą, który go przywiózł. I on siedział po cywilu i tak się witał z każdym, tak się patrzył na każdego badawczo trochę. Większość znał osób i tak właśnie wszyscy już go przyjmowali jako wielkiego wujka, witając się z nim bardzo serdecznie. A to było moje pierwsze spotkanie właśnie, takie bezpośrednie. I wtedy ja już byłem przyjęty do towarzystwa, jako kandydat do nowicjatu. Natomiast to były czasy komunistyczne, to znaczy mówiłem oficjalnie, że prawdopodobnie będę studiował historię sztuki. I Ojciec Święty wiedział o tym, że ja wstępuję do towarzystwa. I to taki był początek tych kajaków.
Potem była taka rzecz, że myśmy wyjeżdżali codziennie na Jezioro Rajgrodzkie. Natomiast Ojciec Święty, i to pamiętam dokładnie, przywiózł, miał pewne zadania do zrealizowania przed tymi spływami, przed tymi wypływaniem na jezioro. Przygotowywał konferencję, jedną z takich z głównych takich przemówień na synod biskupów. I on wychodził po mszy świętej, a wtedy, jako że już jako kandydat do zakonu, uczyniono mnie i pamiętam wtedy kardynał Wojtyła mówił, że jakby mianował mnie na zakrystianina i ta zakrystia to był jego namiot, gdzie on mieszkał. Nasze namioty na takiej wysokiej skarpie i ten namiot, który został rozbity dla niego na najwyższym miejscu. I myśmy odprawiali mszę świętą właśnie w tym namiocie, gdzie on spał. I tak w pierwszym dniu, tej pierwszej nocy, on tak się przy śniadaniu trochę nawet skarżył. Mówi, że całą noc nie mógł zasnąć. To znaczy miał... spał tak jak wszyscy, to znaczy w śpiworze na materacu i to były materace takie te dmuchane. I mówi, że ledwo co zasnął nad ranem i był taki Krzysztof, krewny pani Buchholz, która też była, który był odpowiedzialny jakby takim dyżurnym w tym dniu i wszystkich budził, jego też. I on tak z takim trochę żalem opowiadał, że ledwo co zasnął nad ranem i już go obudziono. Ale i to tak mnie to też wtedy uderzało, że pomimo tego zerwał się, to znaczy... I tylko o tym mówił, że ta noc taka była bardzo trudna dla niego. Znaczy. I potem on po śniadaniu, było tak, że taka była formuła, że poszczególne kajaki miały własne kuchnie. I Ojciec Święty był zapraszany do poszczególnych kuchni. W pierwszym dniu, w tą niedzielę, jak on przyjechał, to on przywiózł. Pamiętam, przywiózł jakieś zwoje kiełbasy lisieckiej, jogurki kiszone. I on wyprawiał jakby kolację i odpowiadał na pytania. Można było zadawać wszelkie pytania. I to mnie uderzyło, dlatego że pierwszy raz w życiu słyszałem o tym, on wtedy snuł taką myśl, która wydaje się być teraz absurdalną, ale mówił o III Soborze Watykańskim. W 1974 roku. I mówił o tym, że mówiono, jak się zakończył II Sobór Watykański, mówiono, że już o konieczności jakby III Soborze Watykańskim. Jakoś rozwijał tą myśl. Widać było, że ta myśl w nim była. Co wydawało się tak absurdalne, to znaczy, bo ledwo się Sobór skończył w 65 roku, a to był 74 rok i on mówił właśnie o tym projekcie jakby stworzenia i przygotowania jakby III Soboru Watykańskiego. Odpowiadał na wszelkie pytania, bardzo to zawsze co było charakterystyczne dla Ojca Świętego, że był taki bardzo bezpośredni, to znaczy nie stworzył żadnego dystansu. Odpowiadał bardzo tak krótko, zwięźle i bardzo otwarcie. I potem w pierwszych dniach on pracował, przygotowywał to swoje przemówienie. I akurat nasza kuchnia gościła kardynała Wojtyłę i
te kanapki, które wtedy były przeznaczone na to drugie śniadanie, zamokły. Ja starałem się mu podsunąć kanapki, które były jakby w ogóle nie, znaczy lepsze jakby w ogóle, które nie były zamoczone. A on widać było, że tak szukał właśnie jak właśnie tego, co było gorsze, znaczy gorsze. Czy była taka rzecz, że myśmy siedzieli na takich kłodach, ściętych drewnach. Natomiast Ojciec Święty, kanał właśnie wtedy, chyba Elżbieta Ostrowska wiosła i to tak pilnowała, taki był fotelik rozkładany. I to ten fotelik wiosła dla wujka, dla wielkiego wujka, jak nazwany. I no i szalenie naciskała, że on na tym foteliku musi siedzieć przy ognisku, nie tak jak my na kłodach. I on rzeczywiście usiadł i jednego wieczoru Elżbieta chciała ten fotelik mu nieść do namiotu i on się szalenie bronił i nie chciał się na to zgodzić. I wtedy, żeby mu kobieta niosła to. I wtedy ja się zgłosiłem, mówi, że ty ja zawniosę. I wtedy w sumie on mówi, no to chodźmy raz. I szliśmy razem wśród tych wysokich drzew, bo tam te drzewa były tak rzadko posadzone. Bo szliśmy w milczeniu, tak. I on po takiej dłuższej chwili milczenia, którą nikt z nas nie przerywał, sprawie dochodziliśmy do jego namiotu, on mnie tak serdecznie uścisnął i mówi, niech ci Pan Bóg błogosławi na tej nowej drodze życia. I to pamiętam, ten właśnie, jakoś, bo to mnie szalenie tak zwróciło, właśnie wzruszyło bardzo. I potem takie szczegóły, które z tego kresu jakoś mnie szalenie utkwiło, dlatego że jakoś będąc za chrystianinem, widziałem, że on te paramenty liturgiczne miał w takich zwykłych workach, które kupowało się wtedy w kioskach ruchu. Pisał takim długopisem, które można wtedy było za dziesiątkę kupić, za 10 zł, ale starych złotych polskich w 1984 roku. Poza tym kielich, który miał kielich rozkładany, który był metalowy, może pozłacany, ale na pewno metalowy, który zrobił na kajaki szczególnie, specjalnie Zdzisław Hejder, który był inżynierem i który złożył właśnie ten kielich, który był skręcany w ten sposób, że i był z dwóch części i można było go skręcić tak, że tylko właśnie sam kielich, jako wchodziła ta druga część w kielich i natomiast rozkręcając go, to znaczy stawał się kielichem, jeżeli był skręcony w odwrotnym jakby porządku. I to, co mnie uderzało szalenie, to była ta szalone takie ubóstwo, znaczy te proste zwyczajne rzeczy. Była też w tej gronie kajakowiczów, w środowisku, rodzina Wisłockich, która jakoś stawiła się tak w komplecie, może brakowało, bo oni mają 5 dzieci, jeżeli dobrze pamiętam, ale i była ta właśnie Ewa Wisłocka, żona Mieczysława, jako ta matka 5 dzieci. I raz tylko widziałem, jak on pocałował w rękę kobietę, to był właśnie nią i to był znak jakiegoś szacunku dla macierzyństwa. I tak to czytałem. I to właśnie jako dla mnie, jako te osoby, która się, już byłem kandydatem, byłem przyjęty do towarzystwa, przymierzałem do formacji zakonnej i kapłańskiej też, widziałem osoby, która z jednej strony tak bardzo w centralnym miejscu była msza święta, a równocześnie tak bardzo ludzkiego i tak bardzo związanego właśnie
promowaniem wartości ludzkich, jakim na przykład było macierzyństwo. To wrażenie, jak się wchodziło do kaplicy, do której wprowadzał nas jego sekretarz, obecny metropolita krakowski, ksiądz Dziwisz, właśnie w tej kaplicy i pustej, nie było nikogo. Widać było Ojca Świętego, który się modlił, jak skała właśnie, ta biała skała, bo tak jakby głowa ukryta w rękach. I ta jego moc modlitwy. I takie wrażenie właśnie, które zostawało, charakterystyczne było, ja pamiętam, po każdej mszy świętej wychodziłem z jakimś innym wrażeniem, z innym jakimś... Pamiętam raz po takim mszy świętej właśnie mnie to uderzyło, że ta wymiar uniwersalności Kościoła, że on się modli jakby w intencjach Kościoła powszechnego. I drugi raz mnie uderzyło właśnie ten wymiar, że jak on się modlił, to czas nie istniał. I tylko jak było dziękczynienie po mszy świętej, zegar dzwonił, ale jakby nie dzwonił dla niego. Znaczy, modlił się i czas jakby w ogóle przestawał istnieć. I wtedy właśnie, pamiętam, bo aż mnie to uderzyło, ojciec Mruk, który żyje jeszcze, jest w Rzymie, a który cały okres wojny spędził jako więzień w Dachau, jako kleryk. Jest profesorem emerytowanym teologii moralnej na Uniwersytecie Gregoriańskim. Tak odważył się powiedzieć, po tym jak Ojciec Święty zaczął mówić na temat osoby czyn, mówi, że to jest taki, Ojciec Mruk tak to komentował, że to jest jakby odgrzewanie starych rzeczy. Ojciec Święty tak się popatrzył na niego i nie skomentował tego całkiem. Ale co było charakterystyczne, jakoś wielkie, że ludzie czuli się na tyle wolni, że jakoś mogli wypowiedzieć nawet rzeczy, które autentycznie były nieprawdziwe. To znaczy, bo osoba i czyn i to nawiązywanie do osoby i czyn jest owocem uczestnictwa Ojca Świętego w Soborze, jako kardynała Wojtyły, biskupa, potem kardynała. I Ojciec Święty właśnie wtedy zobaczył, jakoś bardzo mocno w wymiarze Soboru, że osoba i to ta zaduma, ta wielki jakiś i szacunek i podziw dla osoby właśnie wymaga, żeby te dwa główne nurty filozoficzne, filozofia filozofia obiektywna właśnie wyrastająca z korzeni Arystotelesa i rozwinięta wspaniale przez świętego Tomasza, żeby się znalazła wspólne punkty i tym wspólnym punktem jest właśnie osoba z filozofią podmiotu wyrastającą z myśli świętego Augustyna, ale szczególnie jakby rozwiniętą przez myśl pokantowską, myśl idealistyczną, subiektywistyczną. I właśnie, że osoba musi być widziana jako podmiot i przedmiot. Ta wieść o tym, że Karol Wojtyła został wybrany na papieża, dotarła do Krakowa, ja byłem wtedy na filozofii w Krakowie w godzinach wieczornych. Myśmy siedzieli przy kolacji i ktoś wszedł do refektarza, mówiąc, że kardynał krakowski Karol Wojtyła został wybrany na papieża. To się wydawało rzeczą niesamowitą, po prostu niewiarygodną. Ale w jakimś zostało to potwierdzone wielokrotnie, także myśmy wtedy czuli, że nie mogliśmy zostać jakby w kolegium. I pamiętam, myśmy coś zorganizowali, wyszliśmy i pierwszą myślą było to, by pójść na Wawel i dzwonić Zygmunt. No i szliśmy w kierunku właśnie Wawelu. I będąc przy Wawelu zaczęliśmy się pytać, czemu Zygmunt nie dzwoni. Nam odpowiedziano, dlatego że nie ma ludzi, bo trzeba najmniej 40 osób, żeby Zygmunta poruszyć. Mówi, to my jesteśmy, nas było 20 osób. Rzeczywiście wyszliśmy na dzwonnicę, na
wieże Zygmunta, znaczy, tym Zygmuntem dzwoniliśmy wtedy. I potem nas zmieniono, potem przyszli inni, którzy myśmy tylko stali po tej stronie, gdzie są dopuszczani ludzie, którzy po raz pierwszy, znaczy, dzwonią, bo to jednak straszną ma moc, to znaczy. I potem to było właśnie jakby ta reakcja wyboru i widziałem, jak bardzo byli zaskoczeni też w Kurii Krakowskiej po dzwonieniu z Zygmuntem. Byliśmy idąc na rynek, przeszliśmy przez Kurię Krakowską i Kuria wypuściła taki obrazek pierwszy, na którym był kardynał Krakowski, kardynał Wojtyła, i był tekst, który, i szkoda, że nie udało mi się zachować tego obrazka, dlatego że tam były trzy błędy ortograficzne. Papież był napisany przez Z z kropką. Nie, przez RZ, przepraszam. Przez RZ był napisany trzy razy. I widać było, jak byli ludzie zszokowani w sumie, że puścili. To zostało wydrukowane w jakimś, jasne, taką metodą trochę chałupniczą. I widać było, że nikt nie sprawdził tego tekstu, ale właśnie był papież napisany przez RZ trzykrotnie. I to była reakcja na wybór, reakcja na jakby w tym takim ruchu, w takim reakcja na zamach na papieża, bo to był 81 rok. Ja się dowiedziałem, że będę studiował teologię w Rzymie i właśnie jechałem z Warszawy do Krakowa pociągiem. I ta pierwsza przyszła, dotarła ta pierwsza wiadomość, że Ojciec Święty został zraniony, że jest w szpitalu. I też jakby będąc w drodze w tym pociągu i takim oczekiwaniem na te wieści tych lekarzy, w jakim stanie się znajdzie Ojciec Święty ten. I wiadomość o śmierci dotarła właśnie też, jakby prowadziłem pierwszą pielgrzymkę rumuńską. Jechaliśmy autobusem z Bukaresztu do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie i wyruszyliśmy właśnie, bo Ojciec Święty umarł 2 kwietnia. Właśnie 2 kwietnia wyruszyliśmy z Kluży. Jechaliśmy całą noc, żeby w niedzielę Bożego Miłosierdzia być w Łagiewnikach. I po drodze właśnie dotarła ta wiadomość, że Ojciec Święty umarł. I co było potem jakieś takie właśnie niesamowite w tym, że wieczorem po południu odprawiając mszę świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, koncelebrując, tym celebransem głównym był biskup Dąbrowski z Włocławka, Bronisław Dąbrowski. Czytał rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, biskup Zając, czytał tekst napisany przez Jana Pawła II z błogosławieństwem dla wszystkich uczestników odpustu Bożego Miłosierdzia. I to tekst był napisany właśnie w pierwszej osobie kogoś, kto z całą radością pragnie wszystkim tym, którzy będą w tym sanktuarium, udzielić błogosławieństwa. Udzielał tego błogosławieństwa już, jak to mówił kardynał Ratzinger wtedy, właśnie z domu Ojca. Jakby patrząc przez te otwarte okno właśnie z domu Ojca. I to zabrzmiało jakby osoby, która już była na tamtym świecie, a równocześnie była obecna, w swoim słowie była. I to było jakby szalone wrażenie, które to pamiętam wtedy na mnie dotarło, które wywarło. Właśnie takie główne te wiadomości jakby stawały mnie w drodze, to znaczy w tej drodze, w takim pielgrzymim trudzie z rodzicami jako dziecko. Chodziłem na procesję Bożego Ciała. I wtedy kardynał głosił, to były lata 60. Polska była pod pełnym komunizmem, pod pełnym panowaniem jakby systemu komunistycznego. Była
PRL-em i on głosił kazanie człowieka, który mówi z mocą. I pamiętam takie kazanie, kiedy stało się w naszej historii, że władze komunistyczne pragnęły wprowadzić do konstytucji zapis, że przyjaźń ze Związkiem Radzieckim stanowi istotę narodu. I to jego, ten jego protest, który właśnie jakby mówił o tym, że nie wolno wobec narodu używać prawa pięści. Tą pięść tak zacisnął. To jego właśnie mówienie z taką mocą i odwagą, to znaczy mówienie, to było, szalenie mnie to uderzało wtedy. Pamiętam takie inne przesłanie, które też jakoś bardzo mocno właśnie z tych kazań mi utkwiło. To było wtedy, jak on przed kościołem świętego Piotra i Pawła w Krakowie mówił przeciwko aborcji. To były czasy, kiedy aborcja była w Polsce, zbierała szalone żniwa. I on właśnie mówił wtedy na kazaniu, że nad kobietą doktor, a człowiek musi pochylać się z szacunkiem, a nie z lancetem. Nie. I mówił to z mocą. I to z jaką mocą mówił to. I równocześnie ta jego właśnie to, co mówiłem, to myślenie heroiczne, ale te jego kazania, które wyrażały po prostu protest wobec tego zniewolenia, które przychodziło, że i wprowadzały jakby takie wyzwalanie mocy myśli, która jest mocna wtedy, jak się właśnie opiera na prawdzie. I to mnie uderzało z mocą, naprawdę. Potem ja pamiętam z kajaków tego niektóre kazania, które on mówił tak od siebie, prosto, zwyczajnie. I nawiązywał do piosenek oazowych. Mówi, że nawiązywał do tej piosenki, bo chrześcijanin to właśnie my. I mówi o tym, że właśnie jak ta piosenka, ta zwyczajna taka piosenka oazowa, jak bardzo dobrze wyraża właśnie istotę tego chrześcijaństwa. I jak ta jego czułość właśnie widział, myśmy to śpiewali na początku mszy i on to potem właśnie to do tego nawiązywał, mówi, że właśnie te cechy chrześcijaństwa, które jak mocno i jak dobrze zostały ujęte przez tą taką zwykłą pieśń oazową. To wtedy w Krakowie jego pragnienie właśnie, żeby księża studiowali, żeby księża byli autentycznie wykształceni. I to niebanie się, to jego właśnie ta odwaga myślenia jakby do końca, ale równocześnie niebania się, konfrontowania się z ludźmi, którzy byli inaczej myśleli, którzy inaczej, bo on miał odwagę zająć własne stanowisko, powiedzieć własne zdanie, to znaczy, ale w nim nie było lęku. To była niedziela Trójcy Świętej, myśmy byli wyświęceni i w dniu następnym odkoncelebrowaliśmy mszę świętą z Ojcem Świętym w jego prywatnej kaplicy, razem z bratem. I rodzice byli obecni, byli też taki był zwyczaj, że po mszy świętej wszyscy przychodzili do biblioteki papieskiej i on rozmawiał z każdym. I kiedy się do nas zbliżył, staliśmy we czwórkę, rodzice, my. Mama wręczała Ojcu Świętemu zaproszenie na prymicję. No i mówi mu, że my czekamy w Polsce, bo to był kilka dni później. Ojciec Święty jechał do Polski w 83 roku i to była ta pielgrzymka trudna, bo to jeszcze był stan oficjalnie stan wojenny. Z takim zaniepokojeniem trochę, jak to będzie. I mama zwracała się do Ojca Świętego, mówiąc, czekamy w Polsce. Na to Ojciec Święty mówi, a to co wy tu jeszcze robicie?
jak czekacie w Polsce. Jak się... Kontynuowanie myśli Ojca Świętego, żeby się, powinno się wyrażać właśnie w tych wymiarach tej myślenia heroicznego do końca, odwagi w myśleniu. A równocześnie tym szalonym szacunku wobec każdego człowieka.